działać. Dzień dobry paniom bardzo, a raczej już dobry wieczór, bo u mnie już zaszło słońce za oknem. Niestety, witam bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym semestrze. Poczytajmy o domach. Czyli dobre opowieści o mieszkańcach. I dzisiaj ten człon właśnie w tym półroczu te dobre opowieści o mieszkańcach będziemy tworzyć. To webinarium jest właśnie prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Fundacją Habitat for Humanity Poland w ramach takiego dużego projektu Build Solid Ground. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Naprawdę bardzo też od razu chciałam podziękować za Wasze sprawozdania, za Waszą też terminowość. Naprawdę wiele takich dobrych historii przeczytałam i bardzo mnie to uskrzydliło, więc bardzo, bardzo dziękuję. I dzisiaj mam taki plan, że po takim krótkim wstępie chciałabym na chwilę spojrzeć na zeszły semestr, trochę zapytać się Was tak o odczucia. Jest nas dziewięć, bo to chyba panie wszystkie są. Jak patrzę, tak, jest nas dziewięć tutaj właśnie wszystkich. Więc chciałabym Was zapytać po prostu o Wasze takie spojrzenie, refleksje na zeszły semestr, to dosłownie tak 5 minut. Chciałabym powiedzieć, jak. No właśnie, jak na nowo zmotywować, bo być może po tym półroczu ta motywacja wśród uczniów może troszeczkę siadła, a może trzeba właśnie ukierunkować ją na nowo. To chciałabym zaproponować trzy takie krótkie ćwiczenia, które możecie zrobić na spotkaniu klubu. Przypomnieć akcje miejskie i opowiedzieć o tym, co nas czeka, czyli jeszcze o wirtualnym festiwalu, o webinariach i takich dodatkowych akcjach w ramach całego Poczytajmy, które prowadzimy. Więc w zasadzie tak wychodzi, że to całe nasze spotkanie zamknie się w około 40-45 minutach, mam nadzieję. Więc takie pytanie do Was, drogie panie. Co dla Was było takim odkryciem, zaskoczeniem w prowadzeniu tego klubu, ale też w spotkaniach Waszych czytelniczych? Jakbyście mogły się podzielić króciutko właśnie na czacie, bo ja usłyszałam Was w sprawozdaniach, ale jakbyście mogły właśnie na czacie napisać, co dla Was było takim odkryciem, czymś dobrym, ciekawym, miłym, to z chęcią tutaj właśnie wszystkie zobaczymy. Widzę, że już dwie pani piszą. Pani Bernadetta, pani Janna, oj, pani Jolanta, bardzo dziękuję. Za chwilę pojawią się pewnie pierwsze odpowiedzi. Co dla Was było takim odkryciem? Bo temat nie był oczywisty i te osoby, które brały udział w Poczytajmy, to nigdy takiej ścieżki tematycznej nie realizowały. Więc zachęcam, żeby podzielić się jakąś taką krótką refleksją. Właśnie o tym. Widzę, że już więcej osób się włącza właśnie w pisanie, więc chwilę właśnie poczekamy. Pani Jolanda napisała, że zainteresowanie młodzieży i zapał, z jakimi moi uczniowie dzielili się wiedzą z maluszkami. Tak, to można odkryć w ogóle, zobaczyć właśnie młodzież w zupełnie innej roli. Pani Iwona pisze, że każda edycja coś odkrywa. Są nowi uczniowie i nowe metody. Więc tak, to właśnie było jakimś odkryciem. Pani Joanna, młodzież ma sporo pomysłów. Starsi dobrze sobie radzą z dziećmi. Byli chwaleni w świetlicy i zerówce
za działania. To na pewno było też takie motywujące dla nich do dalszego działania. Dziękuję za te już trzy refleksje. Widzę, że jeszcze kolejne osoby się włączają, więc czekam powoli, aż tutaj na czacie pojawią się. Dla mnie chyba najpiękniejsze w tym projekcie jest to, że właśnie uczniowie mogą odkryć, mogą ich zobaczyć zupełnie w nowej roli, zdobywający nowe kompetencje, ale też mam taką refleksję, że też nowe talenty, albo talenty, które się nie ujawniają w takiej sytuacji lekcji, możemy zauważyć. Jeszcze nic nowego się tutaj nie pojawiło. Patrzę. Nie, jeszcze nie, ale widzę taką aktywność dwóch pań teraz. Dzielimy się właśnie odkryciem tego semestru. To było dla Was odkryciem? Jeszcze chwileczkę właśnie poświęcimy na to. Proszę już kliknąć Enter. Okej. Pani Bernadeta, dziękuję za takie szczegółowe. Piątoklasiści sami prowadzili spotkania dla uczniów i uczennic klas piątych, nie znali wcześniej pracy projektowej. Prowadzili spotkania systematycznie co tydzień. Dla mnie odkryciem jest entuzjastyczna praca z dziećmi ze szkoły podstawowej. Dzieci nabywają nowych umiejętności, stają się bardziej otwarte. To znaczy z klas pierwszych, znaczy rozumiem, że ci piątoklasiści prowadzili spotkania dla klas pierwszych, tak? Dobrze, pani Bernadetto? Rozumiem. Piątoklasiści dla tych młodszych i nie mieli wcześniej takiego doświadczenia. Aha, dobrze. Dziękuję za wyjaśnienie. Tu w międzyczasie pani Malwina napisała, że dla mnie odkryciem było to, że starsi prowadzący mogli zrealizować swoje pomysły oparte na książce o domach. A dla młodszych zaskoczeniem było to, że może powstać książka o domach, czyli o tym, co ich otacza i do czego wcześniej nie przywiązywali takiej wagi. No właśnie, że tak sobie myślę, że w ogóle o tych domach możemy rozmawiać, że warto. Żeby warto się tak rozejrzeć wokół siebie. Pani Eliza napisała, temat okazał się trudniejszy niż poczytajmy o migracjach. Pewnie dlatego, że dziewczyny spotykają się z dużo młodszymi dziećmi. Jednak mają z nimi fajny kontakt, więc spotkanie było bardzo inspirujące zarówno dla nich, jak i dla przedszkolaków. O, bardzo dziękuję Pani Eliza za ten głos, bo wydawało mi się, że właśnie ten program Poczytajmy o migracjach, który stworzyliśmy właśnie rok wcześniej, mógł być większym wyzwaniem. Dziękuję bardzo Paniom za te głosy ze szkół. Przypominam też, że można na naszej stronie Poczytajmy przeczytać relacje ze szkół. Ja je może mało systematycznie wrzucam, to muszę się przyznać, bardzo przepraszam za to, że nie robię tego bardzo systematycznie, ale zachęcam, w zakładce domy są relacje z innych szkół, więc można się zainspirować, można zobaczyć, a także jest też taka funkcja mapy u nas na stronie i można tam na przykład zobaczyć, gdzie obok Was, w jakiej szkole, w jakiej miejscowości są inne kluby czytelnicze. Możecie to pokazać uczniom też, naszym klubowiczom. Może też będzie jakiś taki moment motywujący na przykład, albo odświeżający, żeby zobaczyć, że nie tylko wy jesteście w szkole i działacie.
I zapraszam Was do takiej króciutkiej ankiety. Na podstawie naszej książki chciałam się Was zapytać. Wybrałam tylko cztery niestety, bo już było za dużo tych wszystkich, ale który z domów najbardziej zainteresował Wasz klub czytelniczy, który był taki, o którym może najwięcej było dyskusji? To takie jest pierwsze pytanie, a drugie to trochę w skali od 1 do 5, jaka jest Twoja pani motywacja do podjęcia zadań w kolejnym semestrze? No i wiadomo, jeden to jest najmniej, a piątka to jest najwięcej, więc zachęcam, żeby oddać głos. Tutaj już jeden głos z dziewięciu mam i drugi również. Czyli który z domów najbardziej zainteresował Wasz klub czytelniczy, może o którym było najwięcej właśnie dyskusji albo niezrozumienia? Tu zachęcam. I w skali od 1 do 5, jaka jest Pani motywacja do podjęcia zadań w kolejnym semestrze? Spokojnie, ona jest anonimowa, nie będziemy widzieć, kto jak odpowiedział, więc można być całkowicie szczerym. Później pokażę tylko wyniki procentowe, gdzie jesteśmy. Już mamy 4 na 9 osób, więc zachęcam większą część jeszcze naszego. Tutaj, o już mam 5 osób, czyli już mniejsza część. Zachęcam do współpracy. Tutaj 5 osób już odpowiedziało, że uda się, że będziemy mieć więcej. O, już na pierwsze 7 osób odpowiedziało. Czyli tak. O, już 6, super. Jeszcze daję tak minutkę, żeby się zastanowić, który z domów najbardziej zainteresował Wasz klub czytelniczy. Trzeba kliknąć i pytanie o motywację na ten semestr. Co zrobić? Dobrze, dobrze, już się zbliżamy do końca. Dobrze, zamykam tutaj, kończę i pokazuję wyniki. Najwięcej głosów, 4 tutaj, ten dom w bucie. Dom w bucie faktycznie jest najbardziej intrygujący, ale i po jednym głosie na każdy z innych domów tutaj. Miasto, domek na wsi czy pałac i podziemia. A nasza skala jest porówno. Porówno tutaj jest. Cztery osoby na czwórkę zagłosowały, cztery osoby również na piątkę, więc widzę, że motywacja jest duża, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Wróćmy do naszej prezentacji, bo chciałam teraz właśnie pomówić o motywacji uczniów i przekazać Wam takie trzy właśnie ćwiczenia, które, no tak, jakoś pozwolą Wam może zacząć to półrocze albo porozmawiać, jeszcze podsumować to, co się stało w zeszłym semestrze. Pierwsze to jest taka włóczka. Po prostu przynosicie włóczkę, siadacie w kręgu na spotkaniu waszego klubu i prosicie o to, żeby po prostu rzucali sobie między sobą włóczkę, ale osoba, która zaczyna, trzyma początek włóczki i mówi jakieś miłe wspomnienie z zeszłego półrocza. To, co było dla niej ważne, istotne, to jest i rzuca dalej. I kolejna osoba dodaje jakieś swoje miłe wspomnienie z zeszłego półrocza.
I tak tworzymy właśnie taką trochę pajęczynę. Możemy to podsumować tym, że zobaczcie, jak wiele historii, jak wiele nas łączy, co przeżyliśmy właśnie wspólnie w tym semestrze. Drugie jest kartka na plecach. To ćwiczenie polega na tym, że po prostu przyczepiamy kartkę o sobie naszym uczniom na plecach i na tej kartce inne osoby będą mogły napisać jakieś miłe słowo. Dziękuję Ci za to, jesteś fajny, lubię Tobie Twoje zaangażowanie. Twoją ciekawość, umiejętność zadawania pytań, tylko nakierujmy waszych właśnie klubowiczów, żeby odnosili się do tego doświadczenia w klubie czytelniczym, czyli waszych spotkań, ale też właśnie tych spotkań z dzieciakami, żeby wyłuskać jakieś właśnie miłe rzeczy, talenty. I żeby dać sobie taką pozytywną informację zwrotną, takie ciepłe, dobre słowo, to takie jest zawsze pokrzepiające, więc zachęcam, żeby po prostu coś takiego napisać. No i oczywiście uczulić, że to mają być miłe rzeczy, nie mamy w celu teraz komuś wygarnąć niemiłych, po prostu trudnych rzeczy z poprzedniego semestru, tylko raczej się pokrzepić. A trzecie właśnie ćwiczenie, dywan, o tym opowiadałam też na webinarium Poczytajmy i tam chodziło mi bardziej o to, żeby rozpocząć klub czytelniczy, a u nas chciałabym, żeby to było takie ćwiczenie, trochę takie energetyzujące, ale właśnie ukazujące trochę rolę w grupie i trochę takie sprawdzenie, czy faktycznie tak jest w waszym klubie. Ćwiczenie polega na tym, że wszyscy stoją na dywanie, jakimś kocu, dużej fuście i mają za zadanie jakby przerzucić ten dywan na drugą stronę. Tylko nie mogą wyjść z tego, nie mogą wystąpić z tego dywanu. Tylko muszą być cały czas dwoje nóg musi mieć zawsze kontakt z podłożem. Więc nie można z niego zejść ani dotknąć właśnie podłogi. I dajecie na to odpowiednią ilość czasu, 10-15 minut, żeby w zależności też od liczebności, wielkości tego dywanu, i żebyście później po tym doświadczeniu porozmawiali. Tu są pytania, czyli co było najważniejsze podczas wykonywania w grupie, jak tego zadania, jak się czuliście w tej grupie, czy ta kryzysowa sytuacja była też dla Was fajna, dobra, ucząca, czy była osoba, która przejęła stery, dowodziła grupą, można się zapytać, czy faktycznie ta osoba, która w tym ćwiczeniu przejęła te stery, to również jest takim liderem w klubie czytelniczym. Czy podczas zabawy słuchaliście się wzajemnie, czy było raczej dużo krzyku, czy podczas gry ktoś się poddał, kto miał najwięcej pomysłów, najbardziej był pomocny, jak można byłoby usprawnić wykonanie tego zadania w przyszłości. Naprawdę wiele można z tego ćwiczenia właśnie wyłuskać. I trochę też porozmawiać w ogóle o działaniu klubu czytelniczego, przypomnieć im zasady, że jesteśmy grupą, że mamy ten cel, że do końca właśnie tego roku przed nami jeszcze zadania. To takie były trzy takie motywujące na budowanie zespołu, a teraz może trochę bardziej przyjemne, trochę o książkach, więc takie bardziej trochę w temacie. Jest taki architekt, artysta Federico Babina, który stworzył taki
Alky Tale, tutaj napisany. To są takie rysunki nawiązujące, jakby ukazujące domy i nawiązujące te kształty domów nawiązują do danych baśni. Można to po prostu sobie wygooglać i takie obrazki zaprezentować uczniom na spotkaniu właśnie klubu i trochę o tym porozmawiać. Można oczywiście zakryć te tutaj napisy, prawda? Można tutaj je tak modelowo, jeśli się uda to zrobić. Można je jakoś. Nie, nie uda mi się tak, żeby. Prawda? Można zakryć te napisy, niekoniecznie tak zamazując jak ja. I na przykład porozmawiać, z jaką baśnią, z jaką opowieścią kojarzyć się ten typ domu czy ten. I może trochę porozmawiać w ogóle, w jaki sposób właśnie architektura mówi o literaturze, ale jak mówi właśnie, co architektura może pokazywać. Tutaj właśnie snuje jakąś opowieść i może wyjść, czy jakieś budynki w Waszej miejscowości snują również jakieś opowieści. To takie pytanie do grupy. Tutaj jest właśnie ten cykl. Ojejku, ja to przekreśliłam, ale mam nadzieję, że chciałam spisać Federico Bobina, co to a tutaj. To zachęca do tego. Harmonogram, przypominam, jesteśmy tutaj w marcu. Za nami właśnie już te miesiące pracy, sprawozdania. Mamy, właśnie spotkamy się na webinarium. Chciałabym, żeby również takie webinarium tematyczne u nas się pojawiło. To za moment o tym będę mówić. A teraz chciałabym przejść po akcjach miejskich, czyli takim naszym zadaniu. To jest nasze jakby zadanie na ten semestr, na te 3 miesiące w zasadzie, które przed nami są. To akcje miejskie. Jeżeli chcecie organizować spotkania czytelnicze, to jak najbardziej zachęcam. Można to robić, oczywiście, czytać dzieciom, szczególnie jeżeli młodzież się wkręciła, ale chciałabym Was uczulić, że właśnie tematem i z tego chciałabym, żebyście się po prostu sprawozdali, są te akcje miejskie opisane w naszym tutaj, w naszej publikacji. Więc tak, jakby tak króciutko naprawdę przelecę, bo wiem, że pewnie już się z tym zapoznawaliście, bo i na szkoleniu mieliśmy taką możliwość, i na webinarium o tym mówiłam, ale chciałam przypomnieć te 3 ścieżki i powiedzieć, że nie musicie naprawdę wszystkich 3 robić, wystarczy jedna. Może to być spacer twoją ulicą, właśnie zaprosić uczniów młodszych, przejść się po okolicy waszej szkoły i poszukać budynków współczesnych i tych, które są zbudowane trochę dawniej. Więc pierwsza część to właśnie jest ten spacer, a druga to jest rozmowa o zdjęciach, bo na tym spacerze robicie zdjęcia, analizujecie te budynki i chodzi też o to, żeby klub czytelniczy wziął pod opiekę właśnie młodszych kolegów z czwartej, trzeciej klasy, żebyście przeszli zrobili zdjęcia, później zrobili wystawę i przeanalizowali kolejny raz właśnie te budynki pod względem, pod takim kątem, czy no właśnie, czy one są przyjazne, dobre dla wszystkich i trochę porównać tą architekturę dawną i dzisiejszą i z czego te różnice tak naprawdę z czego te różnice się biorą. Druga ścieżka to jest, czy miasto jest domem dla wszystkich?
To jest również spacer, ale to jest spacer po waszej okolicy i wyznaczanie miejsc pod względem ich dostępności lub niedostępności dla różnych grup społecznych, czyli na przykład dla niepełnosprawnych, dla młodszych dzieci, dla rodziców z dziećmi, dla starszych osób, czy dla cudzoziemców, czy oni się mogą właśnie dogadać w urzędzie waszej gminy, czy w szkole, czy w bibliotece. Więc sprawdźcie jakieś instytucje, które działają w waszej miejscowości, a później zastanówcie się, które są dostępne, które są niedostępne. I zróbcie taką, znaczy znajdźcie jakieś rozwiązanie na tą sytuację. Więc to jest takie działanie trochę większe, wychodzące już poza szkołę. No i trzecia akcja to jest ścieżka filmowa. Raz, dwa, trzy, film nakręcisz ty. Proponujemy trzy tematy, które są związane ze zrównoważonym mieszkalnictwem, bo pamiętajmy, że ciągle jesteśmy w tym temacie. Czy moje miasto jest domem dla wszystkich? Zielone miasto, o zieleni w przestrzeni. Moje miasto jest pozytywne. Moje miasto opowiada. To są takie cztery tematy, może właśnie Was zainteresują, może Wasz klub zainteresują. Zachęcam bardzo, żeby się zmierzyć. I Waszą rolą właśnie w tym półroczu jest takie czuwanie trochę nad tym, żeby ten projekt, ta akcja miejska przepraszam, że się tak zawieszam, ciągle były w temacie tego zrównoważonego mieszkalnictwa, czyli czy miasto jest dostępne z perspektywy różnych grup społecznych. Przypomniałam te akcje. Czy są jakieś pytania dotyczące którejś ze ścieżek albo w ogóle realizacji akcji miejskiej, to zachęcam, żeby teraz je zadać. Widzę, że pani Elisa pisze. Nie wiem, czy to jest właśnie pytanie, czy jakaś refleksja. Ojej, tu mi zniknęły komentarze i teraz widzę, że pani Malwina napisała, że od Alfie Zoo będzie prościej. Można faktycznie, on jeszcze stworzył Alfie Zoo. Jeśli chodzi o tematy nagrań, czy wszystkie pytania powinny być zadane mieszkańcom, którym będziemy pytać? Czy można się skupić na jednym? Tak, można się skupić na jednym. Zdecydowanie. To są jakby cztery różne tematy na filmy. Czy moje miasto jest domem dla wszystkich? Inny temat to jest zielone miasto. Moje miasto opowiada. Nie jest to miasto. Czy jest mieszkańcami? Czy miasto właśnie jest mieszkańcami? Może tak zadać pytanie. Więc to jest bardzo szerokie i też metaforyczne. Byłabym też wdzięczna, gdybyście wysłali mi te filmy. Czy potrzebna jest zgoda nagrywanych osób na przesłanie ich wizerunku do CEO? Tak. Tak sobie myślę. Tak. Bo jeżeli będziecie przesyłać filmy, jeżeli będziecie mi przesyłać filmy, na przykład udostępniając mi je przez dysk albo w mailu, to my potrzebujemy mieć prawa do tego filmu, znaczy nie prawa, tylko zgodę na wykorzystanie wizerunku. Ale jeżeli będziecie je umieszczać na jakimś portalu typu YouTube albo Vimeo, to wtedy takiej zgody nie potrzebujemy, bo tak naprawdę wasz wizerunek
oddajecie YouTube'owi albo Vimeo. Jeśli dobrze rozumiem, tak. Jakby wy je dobrowolnie je publikujecie w internecie i przesyłacie do mnie link. I ja jakby, znaczy my jako fundacja wtedy jakby nie potrzebujemy waszych zgód na przesłanie, jakby przesłanych tych zgód na wykorzystanie wizerunku, bo tak naprawdę no, my nie jesteśmy posiadaczami tego filmu. Więc tak, ja po prostu na przykład w relacji mogę umieścić na stronie link do filmu. To tak, to tak. Czyli odpowiadając pani Elizo na to pytanie, odpowiadając na pani Elizo na to pytanie, nie. Jeżeli nie trzeba mi przesłać dodatkowych zgód osób, które są na filmie, jeżeli umieścicie ten filmik na YouTube albo na Vimeo. Ewentualnie trzeba, jeszcze się dopytam, być może taką umowę o prawach autorskich, jeżeli byśmy chcieli wykorzystać ten film, to trzeba będzie przesłać. Dobrze, że to ja sobie zapiszę to od razu. Jeszcze się filmiki. Faktycznie tego nie. Jeszcze dopytam o te filmiki, ale wydaje mi się, że to jest w ten sposób. Chciałam się zapytać innych pań, czy już wiecie z klubem czytelniczym, którą akcję wybierzecie? Proszę odpowiedzieć na czacie. Czy już macie jakieś przymiarki? Nie, pani Iwona jeszcze nie. Może ktoś, któryś klub już jeszcze nie, dobra. Jeszcze nie, dobrze. Nie, dobrze. Czyli jeszcze nie, czyli przed wami ta rozmowa. Czekamy na czas po egzaminach ósmoklasistek, wtedy będziemy się zastanawiać i działać. Dobrze, rozumiem. Przypominam, że do końca maja będę czekała na wasze sprawozdania, więc chciałabym, żebyście też wzięli to pod uwagę. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie więcej czasu na sprawozdanie, to ja jestem otwarta, tylko bardzo, bardzo proszę o komunikowanie tego, żeby właśnie o tym nie uprzedzać. My podobnie czas egzaminu to gorący czas. Poczekamy do kwietnia, maja. I jasne, oczywiście, panie Lizo, trzeba się dopytywać, bo teraz oczywiście trzeba mieć na wszystko zgodę, więc my też chcemy być ubezpieczeni, ale tak mi się wydaje, że jeżeli mi prześlecie po prostu link do filmu, a nie sam film, to tak, to ja udostępniając link nie łamię żadnego prawa. Dobra, to bardzo dziękuję za te krótkie odpowiedzi. Co jeszcze oprócz akcji miejskiej? Chciałabym, żeby zadział się i zadzieje się wirtualny festiwal. Chciałam trochę Państwu opowiedzieć, paniom opowiedzieć, czym jest, trochę na podstawie wirtualnego festiwalu Niepodległa SEO, który robiliśmy w grudniu. Ja miałam okazję naprawdę świetnie się bawić i właśnie pomagać przy tym festiwalu. Czym wirtualny festiwal jest? To jest taka internetowa grywalizacja, w której drużyny z różnych miejscowości jakby uczestniczą we wspólnej zabawie online. Chodzi o to, że to jest jeden dzień, na przykład tutaj mieliśmy od 9:30 do 11:30, co godzinę, co pół godziny pojawiały się na platformie różne zadania, które dotyczyły akurat świętowania niepodległości. Robiliśmy na przykład listę przebojów naszych dziadków, rodziców,
i naszą, i jakby tworzyliśmy ją tak właśnie w wirtualny sposób, ale też bawiliśmy się w zabawy, które dzieci 100 lat temu się bawiły i trzeba było zrobić zdjęcie tej zabawy z przerwy, żeby było zrobić jakieś sondy w szkole o właśnie niepodległości, więc to jest taki cały jeden dzień, który będzie właśnie poświęcony zabawie. I w naszym programie to będzie zrównoważone mieszkalnictwo. Może niezbyt zachęcający temat, to taki dość trudny, ale wy się z tym zmierzacie. Już z całym zespołem ruszamy, żeby wymyślać jakieś zabawy, jak najbardziej angażujące was, żeby były ciekawe. To jest festiwal dla uczniów. W zasadzie jedyne, co wy, jakie jest wasze zadanie, to jest zarejestrować, zakomunikować o tym wirtualnym festiwalu, przekazać właśnie filmiki, zachęcić uczniów do udziału. Naprawdę gwarantuję, są niezwykłe emocje przez te kilka godzin. Jest losowanie nagród, później każda z grup właśnie otrzymuje jakąś nagrodę za szybkość, za prawidłowość odpowiedzi, za trafność, za kreatywność. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Nie trzeba się logować na tej platformie, ona właśnie będzie dostępna, ruszy. I chciałabym, żeby na początku maja, po majówce, jakiś taki piątkowy dzień już go zrobić. Nie, pani Elizo, jeszcze nie jest ustalony, ponieważ my trochę w zespole nie możemy dojść do ładu, kiedy będzie najlepszy czas, ale ja osobiście myślałam albo o 10 maja, albo o 17 maja. Jeżeli się nie uda właśnie w tych dwóch terminach, no to jeszcze biorę pod uwagę 24 maja, albo tuż przed zakończeniem roku szkolnego, czyli na przykład 17 czerwca. Nie wiem, czy to jest dobry czas, to proszę mi to powiedzieć. Jeżeli uważacie, że czerwiec nie i zupełnie odradzacie na taką aktywność, to będę wdzięczna za komentarz. Najchętniej bym chciała właśnie w maju, żeby to był jakiś piątkowy termin. Mam nadzieję, że już do końca marca ustalimy, który termin będzie po prostu najlepszy i od razu wyślę do was maila. Optymalny termin to maj. Dobrze, dobrze. To ja będę tak przekonywać osoby, które, no bo ja sama tego nie zrobię. Potrzebuję moich kolegów i koleżanek, żeby tego przeprowadzić. Dobrze, dobrze. Dziękuję za te trzy głosy. To będę przekonywać, żeby to był maj i raczej początek, prawda? To ten 10. Nie wiem, co sądzicie, panie, czy ten 10 jest lepszy? Zachęcam bardzo do włączenia się. Tak, 10 maja, dziękuję. Do włączenia się, bo naprawdę to jest ciekawe właśnie, ciekawe wydarzenie, ponieważ uczniowie mogą po pierwsze wykorzystać takie nowoczesne metody, no jakby takie internetowe, i też po prostu robią te zadania zespołowo. Cały zespół musi się włączyć, a także czasami jest głosowanie, które odbywa się na Facebooku, na przykład głosowanie publiczności, wtedy było na najlepszy przebój, na najlepszą listę przebojów, więc też to jakby uczniowie muszą
zachęcić swoje koleżanki, swoich kolegów, żeby zagłosowali, więc to jest bardzo też fajne. To jest maja, o ile nie wyjeżdżają uczniowie na zielone szkoły, no tak. Dziękuję Pani Bernadette za taką elastyczność. Co jeszcze? Mamy takie działanie dla uczniów obok programu, ale to jest webinarium właśnie o celach zrównoważonego rozwoju. Może wasi klubowicze będą zainteresowani, a może inni uczniowie z waszej szkoły będą zainteresowani takim webinarium Mądry Rozwój 14 marca, czyli w tym tygodniu. Właśnie pan Paweł Gliniak, doktorant, mówię trochę taki wykład, ale oczywiście też postaramy się, żeby był jak najbardziej angażująco. Trzeba się zgłosić, tam wysyłałam linka do rejestracji, więc jakby państwo mogli, panie mogły przekazać to uczniom, będę bardzo, bardzo wdzięczna. Patrzę, co dalej. Nasze webinarium dla was, nauczycielek. Taki właśnie roboczy sobie temat wymyśliłam, że co możemy zrobić jako nauczyciele, aby zachęcić młodzież do zmieniania swojej okolicy. Myślę, że tak też pod względem wyzwania akcji miejskich to jest adekwatne. W tym momencie szukam osoby, która najlepiej dla was to prowadzi, która też nie boi się poprowadzenia takiego mini wykładu online, no bo to też jest trochę inna energia niż taki face, no tak face to face. Więc obiecuję, że jak najszybciej znajdę jeszcze w porozumieniu właśnie z Fundacją Habitat, która prowadzi, oni też mają duże zaplecze, więc szukamy i mam nadzieję, że uda się znaleźć dogodny termin dla tej osoby i taką właśnie osobę, która się zupełnie nie boi tego wyzwania internetowego. I zaproszenie właśnie internetowe, to już wysyłałam, żeby z publikacji do języka polskiego właśnie w tematyce edukacji globalnej, czyli co na takiej zwykłej lekcji, są też odnośniki do podstawy programowej z tej edukacji globalnej można wyłuskać. Więc zachęcam, to jest, też wysyłałam link w mailu. To jest nasza nowa publikacja, więc bardzo zachęcam. A jeszcze, żeby na przykład pogłębić tą tematykę właśnie edukacji globalnej i tego, jak wprowadzać ją na język polski, to można się zgłaszać na kurs e-learningowy, który już ruszył, ale można wciąż do niego dołączać. I chciałam Wam tutaj puścić takie zaproszenie nauczycielki. Dzień dobry, nazywam się Joanna Kostrzewa i wraz z działem edukacji globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w kursach e-learningowych, które powstały w ramach projektu Świat z klasą. Na początek zapraszamy nauczycieli i nauczycielki języka polskiego i geografii. Czego dowiemy się w trakcie kursu? Jak włączać edukację globalną w codzienne nauczanie? Dlaczego warto mówić o celach zrównoważonego rozwoju i współzależnościach? Jak tworzyć scenariusze zajęć zgodne z podstawą programową, włączające edukację globalną? Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo, w marcu, na platformie kursu. Do zobaczenia. Dobrze, jeszcze raz powtórzę, że ja również zachęcam, żeby wziąć udział właśnie w tym kursie internetowym. Można się zgłosić
wysyłałam link w mailu. Jeśli ktoś się nie będzie mógł odnaleźć, no to proszę się już indywidualnie do mnie zgłaszać. Jeszcze mówiłam. Dziękuję Pani Bernadecie za taką rekomendację dotyczącą kursu i też tego pakietu scenariuszy. Jeszcze chciałam powiedzieć krótko o dwóch akcjach, które robimy w ramach dużego, znaczy tego, poczytajmy, nie tematycznego. To jest akcja Czytam sobie. Tu zostały 4 miejsca. To się pojawiło na stronie internetowej Poczytajmy. I to jest taka akcja właśnie na spotkania czytelnicze, które robimy z wydawnictwem Egmont na serii właśnie Czytam sobie. I chodzi o to, że klub czytelniczy otrzymuje dwie książki i dwa scenariusze do tych książek i ma za zadanie przeprowadzić co najmniej jedno spotkanie, ale uwaga, dla pierwszych klas. Nie mogą to być raczej uczniowie innych klas, może to być jeszcze zerówka, więc trzeba pójść do tej pierwszej klasy, właśnie przeprowadzić spotkanie głośnego czytania i jeszcze właśnie zabaw różnych ćwiczeń pogłębiających tematykę danej książki. Pod koniec spotkania zachęcić pierwszoklasistów do samodzielnego przeczytania książki. Dostajecie od nas również pakiet 25 książek właśnie z serii Czytam sobie poziomu pierwszego, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo podstawowy poziom do uczenia się samodzielnego czytania. Trzeba zachęcić pierwszoklasistów, żeby do kolejnego spotkania przeczytali co najmniej jedną książkę. Jest tam dużo, znaczy jest tam kilka tytułów tych książek, więc jeszcze zachęta, żeby się powymieniać, żeby te książki raczej nie były na zawsze dla kogoś, tylko bardziej było biblioteczką dla klasy. I na przykład po miesiącu, po 2 tygodniach spotykacie się z pierwszoklasistami raz jeszcze i jest takie właśnie na podstawie scenariusza takie podsumowanie tego, co się wydarzyło, czyli podsumowanie, czy warto czytać, czy nie warto czytać, czego się dowiedzieli, jakie są korzyści właśnie z samodzielnego czytania, a także w przyszłości zaproszenie tych pierwszoklasistów do klubu czytelniczego. Więc tutaj mamy takie właśnie dwie korzyści: wspólne czytanie, samodzielne czytanie i jeszcze tak. Cieszę się, że Państwo zapaliły. Więc ja jeszcze mam właśnie 4 miejsca dosłownie. Trzeba się zgłosić. To na naszej stronie jest w zakładce Czytam sobie. Tam jest regulamin i zgłoszeniowy formularz, więc zachęcam, żeby się zgłosić od razu po tym webinarium. I ja pod koniec marca będę wysyłała do Was takie pakiety książek, jeżeli się właśnie zgłosicie. A druga akcja, to robimy ją z polską sekcją IBBY. A propos konkursu Książka Roku 2018, właśnie mam nadzieję, że wiedzą Panie, że co roku właśnie Stowarzyszenie Polska Sekcja IBBY prowadzi taki konkurs Książka Roku 2018 i są dwie kategorie, literacka i graficzna. I zostało nominowanych w sumie 10 książek. I chcemy zaprosić kluby czytelnicze do takiej trochę takiego dialogu z tym, co się tam zadziało, i zapytać się młodych odbiorców, czy autorzy rzeczywiście podejmują tematy ważne i interesujące z punktu widzenia młodzieży. Czy narracja, humor, perspektywa
jest atrakcyjna dla młodych odbiorców. I tu jest właśnie takie zaproszenie, żeby kluby nagrały film, znaczy film, no taką filmową recenzję, może tak, w formie takiego 3-minutowego vloga, ich odpowiedź na tą książkę. W akcji jest tak, że oczywiście trzeba się zgłosić i zgłoszone szkoły otrzymują książkę, więc będziecie mieć książkę, którą przeczytacie, o której możecie podyskutować i później nagrać film. Na tą akcję mam 5 miejsc, więc zachęcam też, żeby od razu się zgłosić po naszym webinarium. I jest to może bardziej taka angażująca, ale wydaje mi się, że naprawdę ciekawa, bo te książki są naprawdę bardzo intrygujące i często ja się zastanawiałam, dlaczego jurorzy je wybrali i co sądzi młodzież tak naprawdę o nich. Macie krótki opis też książki, więc będziecie je mogli przedstawić waszym klubowiczom. Trzeba w formularzu zgłoszeniowym wybrać już konkretną pozycję, którą będziecie recenzować i ja wtedy wysyłam tą książkę wam. Więc zachęcam, żeby zgłosić się do tej akcji. Też regulamin, formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie. Przypominam, poczytajmy.co.org.pl. I już na ostatek. To w ramach tego dużego Poczytajmy, piątek, 22 marca, organizuję szkolenie w Poznaniu. Szkolenie jest ogólnie o różnych metodach pracy z książką. Trochę takich nieoczywistych, trochę oczywistych. Jak te metody możemy wykorzystać w klubie czytelniczym, a także trochę o roli waszej. Znaczy tak, może nie trochę. Drugi blok po prostu tego szkolenia jest o waszej roli jako nauczyciela, jak ją rozwijać. Jak wy się możecie rozwinąć jako nauczyciele w klubie czytelniczym, ale także jak wy możecie rozwinąć waszych uczniów, jak możecie ich wesprzeć w własnym klubie czytelniczym, żeby się rozwijali. Mam 6 miejsc jeszcze na szkoleniu w Poznaniu, 22 marca. Jeżeli byłyby Panie zainteresowane, to proszę się odezwać do mnie mailowo i ja Panie zapiszę. Polecam śledzić na bieżąco naszą stronę, różne właśnie zakładki, które się pojawiają, czyli te akcje, które mamy, czytam sobie, jurorzy sprawdzamy, a także scenariusze. Zachęcam, żeby się, no tak, po prostu wybrać na tą stronę, też można wziąć jakiś scenariusz. Webinaria tematyczne są dostępne na naszym kanale na YouTubie. W ubiegłym roku 3 się odbyły. Jeszcze będą się odbywać w trakcie tego roku, więc zachęcam właśnie śledzić stronę, śledzić kanał. A także chciałabym przypomnieć o takiej możliwości, że jeżeli chcecie wzmocnić wasz klub czytelniczy, a może też zaprosić do niego nowe osoby, to jesteśmy w stanie jako CEO przeprowadzić warsztaty w waszej szkole. To już jest niestety oferta płatna, ale może byłybyście zainteresowane, żeby w zasadzie na dowolny temat dotyczący czytelnictwa, a także zrównoważonego mieszkalnictwa, zrównoważonego rozwoju edukacji globalnej, żeby przeprowadzić taki warsztat dla waszych uczniów, a także dla nauczycieli. Można właśnie się zgłosić pod tym linkiem, poszperać,
A gdyby nie udało się tam w zamętach naszej strony internetowej do tego dotrzeć, to chętnie pomogę. Więc proszę się po prostu odezwać. Prowadzimy taką ofertę już bardziej zindywidualizowaną dla szkół. Przypominam serdecznie o zgodach na wykorzystanie wizerunku. Jeżeli jeszcze mi panie nie przysłały, to bardzo proszę, albo jeżeli ktoś doszedł nowy do klubu, to również bardzo, bardzo proszę. Jeszcze mam taką prośbę, ponieważ chciałam panie trochę uczulić, że być może ten moment sprawozdawania będzie trochę bardziej skomplikowany. Trochę jest to zależne od naszej sponsora, czyli fundacji Habitat for Humanity, w którym wydaliśmy tą publikację i możemy w ogóle działać. Chodzi o to, że na pewno będę potrzebować odpowiedzi na ankiety. Odpowiedzi uczniów, odpowiedzi klubowiczów na ankietę dotyczącą tego, czego się nauczyli o zrównoważonym mieszkalnictwie, co im dał ten projekt, więc na pewno taką ankietę końcową bardzo, bardzo bym prosiła, żeby uczniowie, wszyscy klubowicze je wypełnili i później przysłali po prostu do nas. Jeszcze się zastanawiam, czy to zrobić w formie, znaczy w jakiej formie, czy ankiety online, czy jakiejś innej metodzie tradycyjnej, to się jeszcze okaże, ale też uprzedzam, że być może będę potrzebowała od Was takiej ankiety jeszcze wcześniej, czyli na początku tego semestru, podsumowanie zeszłego i przygotowanie na kolejny semestr, co już wiesz, czego nie wiesz, i później po prostu zebranie tego ostatniego kawałka. No tak, już pod koniec właśnie semestru. Więc uczulam. Bardzo, bardzo proszę, bo to też dla mnie jest ważne, że ja muszę się po prostu sprawozdać z tego. Także bardzo bym Was prosiła, żebyście zapisywały, ile osób bierze w tych akcjach miejskich udział, ile jest Waszych klubowiczów, też, no tak, udział jakby płci, a także jeżeli będziecie robić tą ścieżkę z innymi, tą pierwszą, spacer po swojej okolicy, to również będę potrzebować dane, jakby ilość uczestników, którzy wzięli udział w tym spacerze, i też ze względu na płeć, więc zapiszcie to sobie, a także będę potrzebować daty, kiedy klub czytelniczy zrealizował tą akcję, więc na to bardzo uczulam. Trochę mi jest nieprzyjemnie o tym mówić, bo nie chcę bardzo tak ingerować wasze. I to nie ma na celu naprawdę to, że chcę jakoś mocno Was sprawdzać, tylko to jest wymóg po prostu naszego, tak już po prostu Fundacji Habitat i w ogóle w tym całym projekcie Solid Ground, więc bardzo, bardzo, bardzo uczulam na to, czyli na daty spotkań, na ilość osób i też na te ankiety, które bardzo bym Was prosiła, żeby je sprawnie uzupełniać. I na sprawozdanie właśnie, które ujmie te wszystkie rzeczy do 31 maja. To z mojej strony wszystko. Chciałam się pozostaję tutaj, żeby wysłuchać Waszych pytań, wątpliwości, refleksji. A tym te panie, które już muszą zmykać, to bardzo, bardzo dziękuję za wasz wkład, za zaangażowanie, za prowadzenie klubu. To jest nieocenione, naprawdę. I zostaję, żeby posłuchać jeszcze pytań.
Dziękuję Pani Malwino. Bardzo jest mi miło i powodzenie. Pani Jolu, również dziękuję. Pani Bernadetto, dziękuję bardzo. Pani Iwono, dobrego wieczoru. Pani Małgorzata również. Bardzo dziękuję. Jesteście Panie fantastyczne. To, co robicie z młodzieżą, to jest wspaniałe. Tak, Pani Elizo, dziękuję. Zostajemy w kontakcie. Pani Jolu, również serdecznie dziękuję za takie włączenie się tutaj w ten projekt. Pani Janno, również bardzo dziękuję. Jak mówię, pozostaję do Pani dyspozycji. Proszę pisać maile, dzwonić. Jakby były jakieś problemy, to pomogę. Wszystkiego dobrego, dobranoc. Widzę, że nie ma pytań, więc. A, to jeszcze dwie pani piszą, to zostanę. Przez chwilę. Dobranoc, pani. No, tak, dobranoc. A, już chyba zniknęły, więc zamykam. Dziękuję, dobrego wieczoru. Jesteśmy w kontakcie.